Witam. Dzisiaj proponuję zastanowić się trochę nad ruchem po okręgu. Zrobimy to na przykładzie poruszających się wyścigowych samochodów na kołowym torze. No i mamy tutaj szereg samochodów. Powiedzmy, że szybkość poruszania się tych samochodów wynosi 100 km na godzinę. 100 kilometrów na godzinę. Tor, tak jak powiedziałam, jest torem kołowym. Tutaj jest przedstawiony taką zieloną linią ten tor. I pytanie, jakie chciałabym zadać, to jest, czy w takim ruchu ze stałą szybkością po okręgu istnieje przyspieszenie? No na pierwszy rzut oka, tak jak sobie pomyślimy, no dlaczego miałoby istnieć, skoro przyspieszenie to jest zmiana prędkości przez czas, a wygląda na to, że tu wartość tej prędkości jest cały czas stała. Ale tutaj pojawia się taka bardzo istotna różnica między pojęciem prędkości i szybkości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja użyłam słowa, że szybkość wynosi 100 km na godzinę, a nie prędkość. Popatrzmy na tę sytuację może z góry. Tutaj narysuję ten tor właśnie w taki sposób z góry. Dobrze. Jeden brzeg toru, drugi brzeg toru. Tutaj możemy sobie narysować trawkę po bokach, żeby to lepiej było widoczne, gdzie jest nasz tor. No i narysuję jeden z samochodów widziany z góry. O, tutaj jedzie sobie samochód. No i torem tego samochodu jest okrąg, tak? Jeżeli byśmy chcieli sobie teraz zaznaczyć prędkość, nie szybkość, a przypominam, że prędkość jest wektorem, to jest wektor, to ona musi być w każdym momencie styczna do toru. To jest prędkość chwilowa, czyli w tym miejscu tutaj ta prędkość będzie takim wektorem. Może jeszcze poprawię go na czerwono, żeby lepiej było widać. I to jest prędkość, którą możemy sobie nazwać V1. V1 i to jest już prędkość, nie szybkość. No a za chwilę, kiedy ten samochód znajdzie się powiedzmy w tym punkcie tu, to ta prędkość będzie miała już zupełnie inny kierunek. Długość tego wektora cały czas będzie taka sama, ale kierunek tej prędkości będzie już zupełnie inny, więc ten wektor będzie się nazywał już V2. Skoro zmienia się kierunek wektora, to ja przypominam taką zasadniczą sprawę z dodawania i odejmowania wektorów. Jeśli to jest wektor V1, a to jest wektor V2, to wektor delta V jest niezerowym tutaj wektorem i on powstaje w ten sposób, że łączymy końce tych dwóch wektorów ze sobą i to jest wektor delta V. A cóż to jest przyspieszenie? Przyspieszenie to jest różnica prędkości przez czas delta V podzielone przez delta T. Zmiana prędkości w jednostce czasu. Skoro ta zmiana prędkości nie jest tutaj zerowa, to musi istnieć również przyspieszenie. Dobrze będzie, jeśli się nad tym zastanowicie. Tutaj na naszej fotografii też możemy zaznaczyć te wektory prędkości chwilowej. O, na przykład w tym punkcie tutaj ten wektor prędkości chwilowej, może grubszą trochę kreską, wektor prędkości chwilowej wygląda w ten sposób, to jest V1, a za chwilę tutaj będzie wyglądał tak, to będzie wektor V2. Jeśli się zastanowimy,
jak jest skierowane przyspieszenie, a przyspieszenie to jest zmiana wektora tej prędkości przez czas, to okaże się, że w każdym miejscu to przyspieszenie będzie działało do środka tego okręgu. Jeśli sobie zaznaczymy środek tu, to w tym miejscu przyspieszenie będzie działało do środka okręgu i w tym miejscu to przyspieszenie też będzie działało do środka okręgu. Ono będzie powodowało, że nasze ciało cały czas zakręca ku środkowi tego okręgu. To przyspieszenie na naszym obrazku tutaj, tu będzie działało do środka okręgu i tutaj też będzie działało do środka okręgu. Przyspieszenie, które będziemy nazywać przyspieszeniem dośrodkowym. Zastanówcie się nad tą niesamowitą historią, że chociaż wartość prędkości nie ulega zmianie, czyli szybkość jest ciągle taka sama, to jednak istnieje przyspieszenie, ponieważ przyspieszenie to jest zmiana wektora prędkości przez czas. Jest istotna różnica między szybkością a prędkością ciała. Ciąg dalszy będzie na następnym filmie.